ostatni trening w, tutaj można powiedzieć, moim pobycie na czas treningu, na czas kursu na trenera personalnego, który prowadziłem w Zielonej Górze i dojeżdżałem tutaj z bratem Ilony, Adrianem, codziennie. No, odległość nie jest duża, 40 km, droga niezbyt ruchliwa, więc można było miło spędzić u Leszka w domu i w klubie, trenując taki, można powiedzieć, jego okres przygotowawczy. Dzisiejszy trening zaczęliśmy od rozpiętek na ławce skośnej w po prostu w dolnym uchwycie na bramie. Dobre rozwiązanie. Stosuję to często u siebie. Jest to metoda, w której cały czas następuje napięcie mięśni. Robiliśmy tutaj tę serię bez przerwy. Praktycznie każdy z nas się zmieniał w momencie, kiedy drugi kończył. Kolejne ćwiczenie było ściąganie linek z góry do dołu, bardziej z akcentem na dolną część klatki piersiowej. Progresywnie ciężar zwiększając. No nietypowe połączenie po prostu, ze względu na to, że raczej nie stosuję takich połączeń u siebie na co dzień. Pierwszym ćwiczeniem, którego tutaj nie widać, ale jak dołączę w filmie na końcu, było wyciskanie sztangi, wyciskanie na suwnicy Schmidta, w suwnicy, suwnica jest tam w tle, głową do góry, dość duże, zrobiliśmy duży skok po 15-20 powtórzeń, bardzo szybkie tempo, bez praktycznie przerwy, czyli jak 3 osoby to można powiedzieć, że wychodzi minuta 30, minuta 40 na kolejną zmianę. I tutaj ostatnim ćwiczeń było przenoszenie ciężaru w poprzek ławki. No troszeczkę musieliśmy dopracować technikę, żeby się Michał nie obawiał wykonywania tego ruchu. Ważne, żeby biodra były poniżej linii klatki piersiowej. To, że ja tutaj nieco podnoszę tułów, to tylko dlatego, że balansuję tutaj ciężarem. Nie robię tego specjalnie. Ważne, żeby tutaj ręce schodziły jak najniżej, wdychać powietrze do końca, wydychać je w górnej fazie i nie robić tego momentu przepięcia. No. Tu mamy ćwiczenie, które wykonywaliśmy na początku. Po prostu faza nam się... Nie zrobiliśmy tego odpowiednio w nagraniu. Taki kąt ustawienia. Dość szybkie tempo wykonywania ćwiczeń, tak jak mówiłem. Idealny trening do dzisiejszego dnia. 4 dni już odczuwam zakwasy. Zawsze wszystkie inne ćwiczenia, które wykonuję, nawet jak zmienię niewielkie ciężary, to są to po prostu odczuwam później takie zmiany przez parę dni nawet.